Złom dobry, witam na kanale Zawodowy Zmieniacz Zdania. 17 czerwca, poniedziałek, rozładowałem się w Belfort i stoję na parkingu w oczekiwaniu na kolejny adres. I tak, przemyślałem wszystko jeszcze raz od nowa i odpowiedź moja jest już gotowa. Odpowiedź na pytanie, dlaczego zmieniam zdanie. Otóż postanowiłem się nie zwalniać, zostać w transporcie, dopóki sił starczy w życiu i zdrowia. Wiecie dlaczego? Z kilku powodów, między innymi dlatego, że kocham moją żonę i chcę, żeby żyła spokojnym życiem, dostatnim. Innym powodem jest to, żeby spłacić długi, które mam tu i tam. Kolejnym powodem jest to, że umiem tą pracę dobrze wykonywać. I następnym powodem jest to, że mój kanał potrzebuje pieniędzy, moi drodzy. Tak, żeby mój kanał się rozwijał, to musi być w niego zainwestowane parę ładnych, grubych tysięcy. No więc wiecie, na sprzęt do nagrywania, na nagrody do rozdania dla widzów, na samochód do wypraw, tak? Będę urządzał wyprawy poszukiwawcze między trasami. Kiedy wrócę z trasy, to wiecie, samochód i wyprawa magnesowo-złomowa będzie oczywiście. No i będę też nagrywał wam filmy z trasy, ale nie takie jak tutaj, gdzie nic nie ciekawego nie ma, tylko pola, wiecie, i drzewa i droga z boku. Tylko w miejscach, które naprawdę wydadzą mi się ciekawe, będę wam nagrywał filmy z trasy. Także tak postanowiłem. I wiecie co? Kadika swojego oddaję lipca pierwszego. Kadika do mechanika, żeby go mi porobił. Klamkę, wszystko tam co trzeba. Po prostu wszystko wszyściuteńko. Żeby go wyremontował, no to też potrzebuje pieniądze, więc zarobię sobie na to spokojnie. No i jak wspomniałem, między trasami będę miał wolnego trochę, zawsze. To wtedy intensywne będą poszukiwania złomowe i będą filmy przygodowe, a w trasie, rozumiecie, ciekawe miejsca różne, jakieś takie szczególne, warte pokazania będę wam pokazywał, tak? No i oczywiście muszę zarobić jeszcze na ewentualne odszkodowanie dla pana Gładkowskiego, który straszy mnie sądem. Więc oczywiście rozumiecie, że pieniądze mi są potrzebne, tak? Więc trzeba zarabiać. A że jestem leniem i leserem i cymbałem. Tak więc muszę udowodnić, tak, prawdziwość tej tezy. Także nie wiem, kiedy ten materiał wrzucę. Tamte pozostałe trzy, które nagrałem wcześniej, też mam w telefonie. No i jak będzie hotel gdzieś i tam będzie Wi-Fi, to będę wrzucał filmy po kolei. Pozdrawiam serdecznie. Kto się zdenerwuje, może kanał mój opuścić, tak. Ponieważ nie będzie regularnego złomu, tylko będzie złom wtedy, kiedy wolny będę miał. Ja nagrywam życie, tak? Swoje życie, no i po prostu taki jest mój kanał. No i myślę sobie, że jedni opuszczą, drudzy przybędą i jakoś rozprawię się też z przybłędą. Wszystkiego dobrego, zawodowego. Do następnego.